Ja już tutaj macham, witam się. Dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Stoję i patrzę. No właśnie, nadzór. Jak za komunizmu. Jeden robi, dwóch patrzy. Tak jest, a trzeci donosi. No trzeciego nie ma. Trzeciego nie ma, tak. Ja to bym krzyczała, Edziu, pomóc ci? Nie, nie pomóc, a to ci pójdę, pomogę, nie? A to już no. Nie ja. Kupiliśmy drewno. Edziu tutaj przywiózł to drewno. Wczoraj pocięli piłą, no i dzisiaj tak próbuję tutaj swoich sił, chociaż parę klocków. Franek! Rozpoznanie walką. Rozpoznanie, tak. No Franiu to dzisiaj szaleje. A ja idę zasilać pierwszy raz truskawki, bo to już jest czas. Daliśmy je pod agrowłókninę, więc one będą teraz dosyć szybko się rozwijały, ale zobaczcie, jak szybko rozwija się przyroda. Dziczki, które jeszcze 3 dni temu były w pąkach, już kwitną i teraz, jak one pachną, jaka tutaj się roznosi woń, bo ich tutaj wszędzie dookoła jest dosyć dużo, tam za rzeką, przy lesie jest dużo, tam jest dosyć dużo, także pszczoły mają na taki pierwszy rzut dosyć dużo pożytku i dzisiaj pięknie nosiły pyłek. Tutaj był jeden brzęk, jak słoneczko w dzień wyszło, teraz no już idzie do wieczora ku zachodowi, to one już też wracają do uli. Wczoraj tutaj nakryłyśmy agrowłókniną truskawki i one bardzo szybko obeschły. Dzisiaj było cieplutko. Zaraz je popodlewam i zastosuję pierwsze nawożenie na te moje roślinki. Papryka też stoi, ale jak tutaj cieplutko jest w środku, jak się wsadzi głowę. Dzisiaj opryskam je emami. Już mi poprzychodziły. No i słów kilka o emach, bo dosyć dużo jest zapytań od Was. Co to są te emy? Gdzie kupić? Numer kontaktowy, gdzie kupić, będziecie mieli podany w opisie. Kliknijcie sobie tradycyjnie palcem w tytuł tego filmu i tam będzie numer do pani Kamili, tam gdzie ja osobiście się zaopatruję. Tam też będziecie mieli kod rabatowy i tak naprawdę pani Kamila udzieli Wam wszystkich informacji, które będziecie chcieli zasięgnąć odnośnie poszczególnych emów, bo to jest bardzo szeroka gama tych produktów. Powie Wam, co to są emy, jakie najlepiej kupić, na jakie potrzeby. Ja tradycyjnie kupuję tutaj już Green Alga, które w tamtym roku mi się bardzo dobrze sprawdziły. Ema Pharma. No i tutaj aminokwasy bioamino, które też są bardzo dobre. Ema 5 z wrotyczem. Na przykład też jeszcze takie coś dla kur biorę. I powiem Wam, że to bardzo dobrze poprawia florę bakteryjną jelit. To jest green alga. Emy przede wszystkim to są produkty naturalne do takiego stosowania w ekologii. Czy powiedzmy w roślinach, czy w drobiu. Nie zawierają one sztuczności i są to naturalne szczepy, wyselekcjonowane szczepy naturalnych bakterii, dobrane do potrzeb danej rośliny, danej sytuacji czy zwierząt. I to sprawdziłam sobie w zeszłym roku. Kury moje miały takie dosyć duże problemy z niesieniem jajek. Miały problemy, że troszeczkę kichały, no nie do końca były zdrowe, widać było, że coś je męczy. I powiem tak, kilka razy odwiedziłam weterynarza bez jakiegoś takiego większego skutku i później zadzwoniłam do pani Kamili, bo chciałam zamówić dla pszczół emy, które też polecam, bardzo podnoszą odporność pszczół. Pszczoły są bardziej aktywne, nie chorują i są bardziej wydajne w sezonie. Polecono mi dla kur właśnie te emy i dodawaliśmy tutaj, Edziu właściwie tam dozował do wody. Efekt niesamowity. Kury mi się niosą przepięknie.
w ogóle nie chorują, są zdrowe. Także tutaj no, te środki Wam polecam. Wszelkich informacji, tak jak mówię, zasięgniecie już u Pani Kamili do zaspokojenia ciekawości. Bardzo kompetentna osoba. No i teraz tak. Kto oglądał odcinki moje z zeszłego roku, to wie, że te emy mi się bardzo sprawdziły i tak naprawdę ja ich nie znałam osobiście, ale wielu z Was, tutaj między innymi Lucynka, bardzo mnie do tych emów tutaj namawiała, za co Ci, Lucynko, dziękuję. Kobieta z Warszawy, która z rolnictwem nie ma nic tak naprawdę wspólnego, ale ona mnie bardzo namawiała na te emy i tak zaczęłam się interesować, ale przyznam się, że bez większego takiego przekonania, jakoś tak mówię, o, jakieś kolejne nowinki. No ale później Krzysiu gdzieś tam zakupił, bo on dosyć długo te emy stosował, no i tak wzięłam, raz zastosowałam, drugi raz widzę, no efekty są naprawdę niesamowite. I jak zaczęłam stosować, no to tutaj naprawdę mogę je z czystym tutaj sumieniem polecić, tym bardziej, że jest to naturalne. No i dzisiaj na start, jak już tak zaczyna nam ta wegetacja ruszać, bardzo dobrze jest te rośliny po zimie odkazić, żeby pozbyć się patogenów. Można to zrobić czosnkiem, to co już mówiłam, ale bardzo dobrze tutaj sprawdzi się EMA 5 z wrotyczem. Bardzo dobrze się sprawdzi, bo to jest taki środek, który działa bakteriobójczo, grzybobójczo i owado, tych szkodnikobójczo, także, bo zawiera wrotycz. Tutaj bardzo ładnie odkazi nam już na samym początku te wszystkie rośliny. I ja też dzisiaj tymi EMA 5 opryskam sobie truskawki, opryskam sobie moją paprykę, wszystkie drzewka dookoła. Zapach przypomina mi się kiszonka z dzieciństwa, zobacz. Taką, jak robili rodzice. No, no, typowa kiszonka taka. No tak, no bo to jest wszystko naturalne. Ilości są podane na opakowaniach. Ja już tutaj z racji tego, że stosuję je dosyć długo, więc robię to na oko, mniej więcej tą miarkę mam w oku. I tak naprawdę emy można na przemian stosować co tydzień. Co tydzień z nawożeniem humusowym, bonatowym czy gnojówkami roślinnymi. To się robi opryski dolistne. Czyli tak jak humus stosujemy doglebowo, gnojówki stosujemy doglebowo, a to stosuje się dolistnie, dokarmianie, odżywianie dolistne. I teraz tak, najważniejsze, woda. Woda nie może być chlorowana. Powinna być taka letnia, nie zimna, z tego względu, że te naturalne bakterie ulegną zabiciu. One muszą mieć taką pożywkę, tak jak drożdże, więc woda musi być letnia i najlepiej, żeby nie powinna być w ogóle chlorowana. Nie może być chlorowana. No i teraz stosowanie. Nie robi się oprysków emami w ciągu dnia, gdzie operuje słońce, gdzie jest pogoda taka upalna, z tego względu, że też one ulegną bardzo szybko zabiciu. Musi być już taka pogoda pod wieczór. Najlepiej, żeby było pochmurno. O, coś mi tutaj siurka. No osiurkałam Agnieszkę. Aha, dobra. Przelewam, bo jakaś awaria mi się tutaj zrobiła. I nie wiem, czy jest nieustawiony, czy coś tutaj się jakoś zepsuło jakimś cudem. No tak, bo zamiast roślinek... To popryskało ciebie. I dobrze, będziesz odkażona na wszelkiego rodzaju choroby grzybowe, bakterie. Także ciebie już nic nie ruszy. A odnośnie tutaj emów, najlepiej je stosować jest w takiej porze wieczornej. Jak już jest jak słońca nie ma, jest pochmurno, nawet dobrze jest, jak taka delikatniuśka mrzaweczka przeleci. No i ważne jest, żeby temperatura była powyżej 8 stopni.
nie 8 stopni w nocy, tylko w dzień, jeżeli teraz pryskamy, żeby było powyżej 8 stopni, przynajmniej te 2-3 godziny od zastosowania. One się bardzo ładnie wchłoną. Efekt jest już po tygodniu widoczny, bardzo szybko. Nic się nie dzieje. Ten jest dobry. Aga przezornie się odsuwa. No i tutaj teraz wszystkie te moje ustawienia oczywiście trzeba zrobić. Kilka miesięcy bez takiego oprysku i człowiek wychodzi z wprawy. Dobrze, tutaj teraz wszystkie te moje truskawki opryskam. Papryczki również. Porzeczki, które posadziłam do donic, szczepki, też bardzo ładnie już popuszczały. Łubinowi też to nie zaszkodzi. No i tutaj jest ten czosnek, który wysadzałam teraz, jakieś 2 tygodnie temu. Bardzo ładnie już powychodził. No i też go opryskam tutaj, żeby nic go tutaj nie męczyło. Wszystkie drzewka, wszystkie rośliny, które macie w swoich ogrodach, już śmiało można tymi emami spryskać, o ile temperatura na to pozwoli. No bo są regiony w kraju, gdzie jeszcze takiego ciepła jak u mnie nie ma. Tutaj jest pigwa gruszkowata. W tamtym roku miała jedną gruszeczkę. Od grzybków i chorób już tutaj opryskałam. No i za tydzień opryskam sobie wszystkie te moje rośliny Ema Farma, które wzmocnią te rośliny, działają te emy wzmacniająco, podnoszą ich odporność. No i przede wszystkim wpływają też na kwitnienie roślin, na owocowanie. Zdecydowanie lepszy jest plon po zastosowaniu takich emów. A później zastosuję tutaj na drzewka na pewno bioamino, aminokwasy i na pomidory, jak będę już miała wysadzone, na paprykę. I powiem Wam, że w tamtym roku ja nie miałam większych, praktycznie wcale nie miałam problemów z zarazą. Na początku coś zaczęło mi, bo to też była moja wina, przegapiłam ten moment, nie zwróciłam uwagi, nie zakładałam odpowiednich okularów, no i moje pomidory dostały czarne kropki. Właśnie dzięki emom zrobiłam taką mieszankę emy, humus i aminokwasy. I te pomidory bardzo ładnie mi oberwałam, wszystkie liście, co tam na odcinkach było pokazane, i ja nie miałam problemów z zarazą. Kolejny taki produkt, o który bardzo pytacie, jest bonat. Wiem, że jest go ciężko dostać, bo rozszedł się jak świeże bułeczki. Też jest produktem naturalnym, który mogę Wam polecić. Naprawdę tak uczciwie to się robi z tego gnojówkę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Otworzę. Ja już kupiłam sobie go w zeszłym roku. Dosyć duże ilości, żebym miała zapas, bo używam tego naprawdę dużo. Jest to też produkt, który zawiera humus, zawiera obornik, zawiera wrotycz. I zobaczcie, jak to wygląda. To jest taka mieszanka. Robi się z tego gnojówkę tak jak z normalnych pokrzyw czy innych ziół, mniszka, żywokostu. I to bardzo dobrze odstrasza wszelkiego rodzaju robaki. Można tą gnojówką podlewać normalnie. Ja w tamtym roku miałam też taki przypadek, że cebula, raz idę, kilka cebul leży zjedzonych. Na drugi dzień idę, kolejne cebule. I tak było chyba przez 3-4 dni. Zastosowałam bonat, dosłownie nalałam sobie do konewki i przeleciałam po rządkach. Zero więcej miałam problemów z cebulą. I taki bonat też stosuję na wszystkie warzywa. Podlewam tak jak wrotyczem. Można robić gnojówkę z wrotyczu. Ale tutaj macie już gotowe, jeżeli ktoś nie ma wrotyczu,
nie ma dostępu do wrotyczu, nie potrafi go pozyskać, bądź nie ma czasu. Wiadomo, że wrotycz będzie troszkę w późniejszym czasie, a tutaj taką gnojówkę można już zacząć przygotowywać, żeby mieć ją na start, podlać nią truskawki. Mało tego, że to działa odstraszająco na szkodniki, nie będzie szkodników, które będą niszczyły nam te rośliny od korzenia, to działa to jeszcze jako nawóz, z tego względu, że zawiera właśnie kompost i zawiera obornik. Robi się, tak jak już mówię, tak jak normalną gnojówkę z roślin i później rozcieńcza się też 1 do 10. Świetnie działa. Resztki tego można wylać na kompost, bo mi też zostało chyba około 100 litrów w zeszłym roku, więc wylałam sobie na kompost. No i teraz kompost mam już, jak to można powiedzieć, pierwszy sort. Tego też są dwa rodzaje. Jest z taką truskawką stop pędrak opuchlak i jest stop śmietka cebulanka. I teraz, jeżeli ktoś będzie miał wątpliwość, który zastosować, wiecie co zrobić? Ja biorę po prostu dwa, mieszam je i robię jedną gnojówkę i nie robię dwóch gnojówek. Jak mam beczki, na tyle beczek, no to sobie zrobię w dwóch beczkach i później, powiedzmy, przeleję tym, za tydzień czasu przeleję drugim i nie mam żadnych robaków w ogrodzie, ale można to połączyć i działanie będzie to samo za jednym zamachem, nie trzeba będzie robić w jakichś tam dwóch pojemnikach. Przechowywać w suchym miejscu, też miałam to w suchym miejscu, to z kolei musi być przechowywane w temperaturze powyżej 5 stopni, nie może przemarznąć, broń Boże, bo te naturalne szczepy bakterii ulegną zabiciu. No i przede wszystkim w ciemnym miejscu, w takim zacienionym, nie może być na słońcu, no bo też ulegną zniszczeniu. Temat emów polecam naprawdę każdemu z Was zgłębić. I tutaj nie jest to jakaś tam reklama czegoś, co jest niedobre, bo jest naprawdę dużo pytań. Coraz więcej ludzi zaczyna się tymi emami interesować, wchodzi w te emy i one się sprawdzają. No ja sama tutaj je polecam, bo sprawdziłam, a też byłam sceptyczna do tego. Tutaj się przyznaję dzisiaj, tak patrzyłam z przymrużeniem oka, no ale jak wszyscy wokoło, moi znajomi i no część tutaj z Was mówią, że to jest dobre, są też emy dla ludzi, które ja sama przyjmowałam wraz z moją rodziną. Jest szampon na bazie emów, który też naprawdę zrobił u mnie furorę na mojej głowie, bo pozbyłam się łupieżu częściowo, także no też mogę to polecić. Gama tych produktów jest ojojoj ogromna, ale wszystkich informacji naprawdę takich już fachowych, które będziecie chcieli zasięgnąć, czy jakieś tam ewentualne Wasze wątpliwości rozwiać, no to po prostu już pani Kamila jest takim fachowym doradcą i Wam tam odpowie, udzieli tych informacji i na pewno Wasz głód wiedzy zostanie zaspokojony. Na dzisiaj to będzie tyle. Ja się będę z Wami żegnać. Zabieram to wszystko do domu. Tutaj w szklarni zostać nie może, bo jeszcze na pewno będą przymrozki. No i cóż, życzę Wam już tradycyjnie uśmiechu, radości, chęci do działania. No i przede wszystkim udanych już prac w ogrodzie. Dużej satysfakcji z tego, co będziecie robić, wykonywać. Do następnego. Do następnego.